Kulasa po meczu z Gwarkiem Zabrze. Wojtek, bardzo, bardzo ciężki mecz za nami. No dokładnie, bardzo ciężki, twardo grali z nami. No i niestety przegraliśmy, ale jesteśmy dumni z siebie, bo walczyliśmy do końca, no nieszczęśliwa w końcówce bramka. Już się otworzyliśmy, no i 2-0 się skończyło niestety. No właśnie, ale te bramki, które dzisiaj padały, to ewidentny brak szczęścia. Mieliście swoje sytuacje, których nie wykorzystujecie. Co się dzieje, Wojtek? No dokładnie, no mieliśmy swoje sytuacje, niestety szwankowało wykończenie. Gwarek na wszelki bramki z przypadku, jeden samobój, no i w końcówce to już, jak mówiłem wcześniej, otworzyliśmy się, no i skontrowali nas i 2-0 się skończyło. Przed meczem spodziewaliście się, że ta drużyna będzie grała właśnie na takim poziomie? No dokładnie tak. Wiedzieliśmy, jak grają, że mają szybkie skrzydła i wrzucają na wysokiego napastnika, no i się skończyło, jak się skończyło. Mieliśmy swoje sytuacje, no nie wykorzystaliśmy i jak mówię, skończyło się 2-0, niestety. Ale mam nadzieję, że w drugiej rundzie będziemy walczyć o wyższe cele.